Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Jak widzisz, nastąpiła zmiana. Poza wersją dźwiękową proponuję Ci również spotkania w wersji wideo. Nie ukrywam, że miałam spore opory przed rozpoczęciem nagrywania w takiej formie. Szukałam sobie różnego rodzaju usprawiedliwień, począwszy od jakości sprzętu, który w tym momencie dysponuję, a skończywszy na jakości dźwięku, który w moim odczuciu pozostawia wiele do życzenia, ale stwierdziłam, że czas, żeby te wszystkie usprawiedliwienia, ograniczenia zostawić z tyłu głowy i zacząć nagrywać właśnie w taki sposób, żebyś miał większy komfort, żebyś miał poczucie większej bliskości ze mną, jako ze swoim nauczycielem. Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej lekcji, która jest dla mnie bardzo ważna i mam nadzieję, że temat, o którym dzisiaj powiemy, będzie ważny także dla Ciebie. Będzie ważny dla każdego piątoklasisty, szóstoklasisty, siódmoklasisty, również dla każdego ósmoklasisty, który niedługo będzie pisał egzamin kończący szkołę podstawową. Chodzi mianowicie o to, w jaki sposób napisać opowiadanie. I to jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Od razu zaproszę Cię, tak jak zwykle, do przeczytania opisu, bo znajdziesz w nim ważne, podsumowujące nasze spotkanie informacje. Tematem naszej lekcji jest to, w jaki sposób napisać dobre opowiadanie. W jaki sposób zrealizować swój potencjał twórczy w pisaniu opowiadania. Bardzo lubiłam w szkole pisać opowiadania, bo pozwalały mi one pokazać mój indywidualizm pisarski, moje możliwości twórcze. Zawsze lubiłam te lekcje, na których uczyliśmy się pisać opowiadania. Kochani, opowiadanie to jest ten gatunek wypowiedzi, który będzie wymagał od nas przestrzegania określonego rodzaju zasad twórczych. Niektóre będą sztywne i będę od Ciebie wymagała, żebyś tych zasad przestrzegał, żebyś tych zasad przestrzegała. Inne będą bardziej elastyczne, będą także różne możliwości wyboru odnośnie tych składników, które w opowiadaniu powinny się znaleźć. Przechodząc do elementów składowych opowiadania, tego, co powinno w opowiadaniu się znaleźć, zacznę od sprawy rozpoczynającej opowiadanie. Domyślasz się być może, o co chodzi. Mam na myśli tytuł. Opowiadanie, o którego pisanie będę Cię prosiła, to opowiadanie z tytułem, obowiązkowo tytuł. To, czy zaczniesz pisanie od tytułu, czy tytuł dopiszesz w trakcie redagowania opowiadania, a może nadasz swojemu tekstowi tytuł na końcu, nie ma dla mnie szczególnego znaczenia. Chodzi po prostu o to, aby tytuł był. Mamy takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Często tak się dzieje, że sięgamy po książkę na przykład w księgarni i zerkamy, czy okładka się nam podoba, czy to, co jest napisane na blerbie, czyli tyle okładki, jest na tyle interesujące, abyśmy pokusili się o kupno tej książki. Podobnie jest z tytułem opowiadania. Tytuł powinien pełnić funkcję informacyjną. Tytuł powinien być chwytliwy, oryginalny,
zachęcający do przeczytania dalszej części opowiadania. I będę Cię zachęcać do tego, żebyś tworzyła tytuły niesztampowe, czyli tytuły oryginalne. Tytuły, które będą twórcze, które zachęcą Twojego czytelnika do myślenia. Może tytuły zabawne, może tytuły intrygujące. Tytuły, które będą pomysłowe, nieoklepane. Zatem pierwsza sprawa, o której pamiętamy, to tytuł. Oczywiście zapisany w cudzysłowie, który otwieramy w języku polskim na dole, a kończymy na górze. Kolejna sprawa, sprawa druga, to to, że zanim przystąpimy do pisania opowiadania, powinniśmy zaplanować nasze pisanie, zaplanować treść opowiadania. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zaplanowali bohaterów, którzy będą występować w naszym opowiadaniu. Czy to będą bohaterowie jednostkowi, na przykład Marysia, Kasia i Romek, czy to będą bohaterowie zbiorowi, na przykład uczniowie danej klasy w określonej szkole. To już zależy od Ciebie, ewentualnie od polecenia, które będziesz miał do zrealizowania. Zatem planujemy opowiadanie. Planujemy bohaterów, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób nadać im indywidualizm, w jaki sposób sprawić, żeby ci bohaterowie byli ciekawi dla naszych czytelników. To bardzo ważny element. Dobór bohaterów, nadanie tym bohaterom indywidualnych, niepowtarzalnych cech, które sprawią, że będziemy tych bohaterów ciekawi. Ja mam przed sobą informator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w którym są zestawione ważne informacje dotyczące tego, w jaki sposób napisać opowiadanie. Są zawarte wskazówki dla piszących opowiadanie, dlatego będę korzystała z tego informatora i również będę bazowała na swoich doświadczeniach pisarskich i swoich doświadczeniach jako nauczyciel. Trzecia sprawa, trzeci bardzo ważny element to zaplanowanie fabuły opowiadania. Zaplanowanie fabuły, zaplanowanie wydarzeń, które będą miały miejsce. I od razu powiedzmy sobie, że w pisaniu opowiadań zgodnych z wymogami egzaminacyjnymi mamy opowiadanie, które ma liczyć co najmniej 200 słów. I ja będę Cię zachęcała do tego, żebyśmy właśnie takie opowiadania pisali. W przypadku klasy szóstej i siódmej i w przypadku uczniów starszych będą to opowiadania liczące co najmniej 200 wyrazów, z tym, że pamiętajmy, jako wyrazy mam na myśli także słowa spójniki i lub oraz przyimki takie jak obok, przy i inne krótkie wyrazy. One również są zaliczane do wyrazów. To też również są słowa, które liczymy. Kochani, bardzo ważne jest, żebyś zaplanował treść opowiadania, zaplanował przebieg fabuły. Dobrym sposobem jest zrobienie tego w punktach. Zapisanie sobie najważniejszych punktów, tego, co będzie treścią Twojego opowiadania. I od razu mówię, niech tych punktów będzie kilka. To nie musi być 11 wydarzeń, które opiszesz w swoim opowiadaniu. Niech to będzie na przykład 5 wydarzeń. Niech to będą 4 wydarzenia, a może 7 wydarzeń, ale takich,
które złożą się w spójną, logiczną, sensowną całość Twojego opowiadania. Zatem zasada numer 3. Pamiętaj o tym, aby zaplanować fabułę swojego opowiadania, zapisać te wydarzenia, które będą wchodziły w skład opowiadania. To jest bardzo ważne. I uwaga, to nie jest marnowanie czasu. Proszę nie myśleć, że w przypadku, kiedy masz do napisania opowiadanie na lekcji czy opowiadanie w sytuacji egzaminu, to planowanie swojej wypowiedzi jest stratą czasu. Nic bardziej mylnego, to nie strata czasu. To zaplanowanie, to pozwolenie sobie na to, żeby napisać dobry tekst, żeby ten tekst zawierał wszystkie elementy, które zawierać powinien. Zatem sprawa trzecia, fabuła opowiadania. Pierwszą rzeczą jest tytuł, drugą rzeczą jest zaplanowanie ciekawych bohaterów i trzecia sprawa to fabuła, zaplanowanie jej w ciągu chronologicznym, czyli wydarzenie numer jeden, po wydarzeniu numer jeden kolejne, po tym wydarzeniu drugim kolejne, kolejne, ewentualnie kolejne wydarzenia. Co dalej? Bardzo ważne jest to, aby realizować zasadę numer 4, mianowicie opowiadanie musi mieć narratora. Narrator to wymyślona przez autora, czyli przez Ciebie osoba, która opowiada treść, opowiada o wydarzeniach. Narracja może być pierwszoosobowa, narracja może być trzecioosobowa. Pierwszoosobowa, czyli pisana w formie ja. Ja to w liczbie pojedynczej lub my w liczbie mnogiej. To będzie narracja pierwszoosobowa. Można również wybrać model narracji trzecioosobowej, w której będziesz pisał, będziesz pisała z perspektywy bohatera w trzeciej osobie, bohatera czy narratora, bo pamiętajmy, że narrator może być również bohaterem, uczestnikiem wydarzeń. Narracja trzecioosobowa. On coś zrobił. On coś, on gdzieś poszedł. On o czymś napisał. To będzie narracja trzecioosobowa z perspektywy trzeciej osoby. On, ona, ono, oni, one. Kolejna zasada, również bardzo istotna, o której należy pamiętać, to elementy, które wzbogacą Twoje opowiadanie. Kochani, jest tych elementów wiele. Mnie będzie zależało, żeby w Twojej pracy pojawiło się kilka tych elementów. Co najmniej 6. Będę zachęcała Cię do jakości, a nie do ilości czy liczby tych elementów. Ale umówmy się, że co najmniej 6 z nich powinno w Twoim opowiadaniu wystąpić. Jakie to elementy? Elementem, który będzie wzbogacał Twoją wypowiedź, opowiadanie, którego będziesz autorem, jest opis. Opis jest elementem, który wzbogaca wypowiedź. Opis pełni funkcję retardacyjną w tekście, pełni funkcję spowalniającą. Dialogi przyspieszają akcję, z kolei opis ją spowalnia. Pozwala czytelnikowi zwolnić, zastanowić się, rozkoszować pięknem opisu. Przeróżne rzeczy możemy opisywać. Możemy opisać wygląd postaci, możemy opisać krajobraz, możemy opisać miejsce, budynek, możemy opisać różnego rodzaju elementy, możemy napisać opis przeżyć wewnętrznych, możemy opisać przedmiot. Zachęcam Cię do tego, aby w Twoim opowiadaniu
były zawarte opisy, ale opisy elementów, które będą ciekawe. Staraj się być oryginalny, dostrzegać w otaczającej cię przestrzeni to, co ciekawe, i to opisywać. Staraj się opisać ciekawy przedmiot, oryginalne barwy, oryginalność kształtu. Jeśli chcesz opisać wygląd głównego bohatera swojego opowiadania, to zadbaj o to, aby w opisie uwzględnić ciekawe, nie zawsze dostrzegalne na pierwszy rzut oka cechy tego bohatera. Zatem pierwszym elementem, który urozmaici Twoje opowiadanie, będzie opis. Nie bój się oryginalnych, twórczych opisów. Kolejnym elementem, który w opowiadaniu powinien wystąpić, musi wystąpić, jest czas akcji. Pamiętaj o tym, aby zaplanować czas wydarzeń. To bardzo ważny element. Następną sprawą jest to, abyś pamiętał o miejscu lub miejscach wydarzeń. One również powinny być wskazane w tekście. One również powinny być przez ciebie wcześniej zaplanowane. Jaki jest kolejny element, o którym powinieneś pamiętać w opowiadaniu? Bardzo ważnym elementem, ciekawym elementem, już czwartym, jeśli dobrze pamiętam, wzbogacającym Twoje opowiadanie będą dialogi. I bardzo zachęcam do budowania dialogów. Nie dialogów o niczym, ale dialogów ciekawych, które będą wymianą myśli między bohaterami, dzięki którym będziemy mogli się czegoś o tych bohaterach dowiedzieć. Dialogi. Zaczynamy od myślnika, zaczynamy je wielką literą, potem pamiętamy o myślniku i o tak zwanym dopowiedzeniu dialogowym, czyli na przykład powiedziała Joasia z zaskoczeniem. To jest dopowiedzenie dialogowe, które kończymy kropką. Zadbaj o dopowiedzenia dialogowe. Zadbaj o to, aby Twoje opowiadanie, aby Twoje dialogi nie były, aby nie występowały w nich tylko wyrazy powiedział, odpowiedział, powiedzieli, odpowiedzieli. Dlatego, że wtedy treść będzie nudna. Pamiętaj o tym, aby wyzyskać bogactwo języka polskiego, aby zadbać o ciekawe dopowiedzenia dialogowe, które urozmaicą treść Twojego opowiadania, które nadadzą bohaterom indywidualny, niepowtarzalny rys. Jeżeli zachęciłam Cię do zawierania w opowiadaniach dialogów, to świetnym rozwiązaniem będą także monologi. Monologi, czyli wypowiedzi bohatera, jednostkowego bohatera, tak zwane monologi wewnętrzne, dzięki którym będziemy mogli poznać poglądy tego bohatera, jego przeżycia, poznać go bliżej. Zachęcam Cię również do tworzenia monologów. Kolejnym elementem opowiadania będą zwroty akcji. Kiedy będziesz na etapie planowania opowiadania, na przykład w punktach rozpiszesz poszczególne wydarzenia, to pamiętaj o tym, aby zadbać o zwrot akcji. Pamiętaj o to, aby zadbać o coś ciekawego, coś zaskakującego, coś niespodziewanego dla Twojego czytelnika. To bardzo ważny element, zwrot akcji. Inną rzeczą, do której chcę Cię zachęcić, jest retrospekcja. Myślę, że na moich lekcjach niejednokrotnie wspominałam o tym pojęciu. Przypomnę, że retrospekcja to zwrot, to krok do tyłu. Wyobraź sobie, że piszesz opowiadanie
o wybranym bohaterze. I nagle ten bohater opisuje swoje dzieciństwo. To nie jest kolejne wydarzenie w toku twojej fabuły. To właśnie retrospekcja, czyli krok, który robimy do tyłu, żeby potem ze zdwojoną siłą, jako autorzy opowiadania, móc iść do przodu. Retrospekcja, cofnięcie się, krok w przeszłość, opisanie przeszłości bohatera lub bohaterów. Retrospekcja to również element, który wzbogaci twoje opowiadanie. Bardzo ważnym elementem będzie również twórcze wykorzystanie tekstu. Tak jak powiedziałam we wprowadzeniu, będziemy pisać takie opowiadania, które będą bazować, które będą oparte na tekście, na innym tekście literackim. A Twoim zadaniem będzie twórcze wykorzystanie tego tekstu, czyli na przykład napisanie jego dalszego ciągu. Albo zmiana pewnych wydarzeń, które wystąpiły. To będzie twórcze wykorzystanie tekstu. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że w opowiadaniu musisz zadbać o bogactwo środków językowych, o bogactwo środków stylistycznych. Opowiadanie powinno być pełne epitetów. Przystępując do pisania od opowiadania, miej w pamięci to, że środki stylistyczne są niezbędnym elementem, który musi w opowiadaniu wystąpić. Ważne jest, abyś zadbała o bogactwo słownictwa. Zatem, kochany uczniu, epitety, czyli określenia rzeczownika. Zadbaj o epitety kolorystyczne, na przykład. Innym środkiem stylistycznym będą onomatopeje, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze. Również postaraj się, aby wystąpiły w Twoim opowiadaniu. Wspaniałą sprawą, którą możesz wykorzystać, są porównania. Porównania ze słówkami porównującymi, że coś jest jak coś. Takie jak coś. Niby coś. X. Niby Y. X takie jak Y. I tak dalej. Pamiętaj o porównaniach. Będę Cię zachęcała również do tego, abyś nie bał się, nie bała się wymyślać metafor, przenośni, abyś nie bał, nie bała się wyzyskiwać bogactwa naszego języka. Zatem środki stylistyczne, epitety, wyrazy dźwiękonaśladowcze, czyli wyrazy onomatopeiczne, peryfrazy, które są rodzajem metafor, na przykład zamiast powiedzieć Japonia, mogę powiedzieć kraj kwitnącej wiśni. To jest rodzaj metafory, który wykorzystuje bogactwo naszego języka. Pamiętaj również o porównaniach, pamiętaj również o personifikacjach, czyli inaczej metaforach, w których przydaje się cechy ludzkie. Metafory, w tym personifikacje, onomatopeje, epitety, porównania, peryfrazy, czyli omówienia, na przykład zamiast Polska, kraj nad Wisłą, zamiast Japonia, kraj kwitnącej wiśni. Zachęcam Cię właśnie do takiego świadomego korzystania z bogactwa polszczyzny. Przedostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to kompozycja Twojej pracy. Mam nadzieję, że pamiętasz metaforę, którą ja stosuję w trakcie naszych lekcji pisania. Tekst jest dla mnie jak dom. Dom, który ma solidne fundamenty, czyli solidny, porządny, kilkuzdaniowy wstęp.
Potem mamy piętra domu, czyli kolejne akapity Twojego opowiadania. I dom nie byłby domem bez dachu, czyli bez zakończenia, które powinno być kilkuzdaniowe, efektowne, które powinno zachęcać czytelnika do refleksji. Być może w tym zakończeniu będziesz mogła wykazać się poczuciem humoru. Zachęcam właśnie do pisania takich opowiadań, które są twórcze, które mają solidny wstęp, tak jak fundamenty domu, które mają kilka różnorodnych pięter z różnorodnymi pomieszczeniami. Przecież w domu możemy mieć kuchnię, możemy mieć salon, jadalnię, mamy łazienkę, sypialnię, pokój, różnego rodzaju pokoje. Zadbaj o to, aby rozwinięcie Twojego opowiadania było właśnie takim ciekawym domem z różnego rodzaju pokojami. I na końcu zakończenie z solidnym dachem, z przemyślanym dachem, z dachem, który zachęci czytelnika do refleksji. Kończąc dzisiejszą lekcję, powiem o tym, żebyś nie bała się pisania, również opowiadań. Mówi się o tym, że napisanie, przepraszam, dobrego opowiadania jest dla ucznia wyzwaniem. I ja zachęcam Cię do tego, żebyś podejmował wyzwania. Napisanie dobrego opowiadania nie jest sprawą łatwą, wymaga dobrego przygotowania. Mam nadzieję, że w tym filmie wymieniłam najważniejsze wskazówki dla Ciebie, jako dla ucznia, które należy wziąć w trakcie pisania opowiadania. Nie bój się być osobą twórczą. Nie bój się dać ponieść wyobraźni, ale pamiętaj o zasadzie złotego środka. Z jednej strony, niech w opowiadaniu da upust Twoja wyobraźnia, Twój ogromny potencjał twórczy. Z drugiej strony, pamiętaj o tym, aby trzymać się reguł, o których powiedziałam. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam Cię do zrobienia notatki i do refleksyjnego podejścia do tego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Życzę Ci i Twoim bliskim dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.